Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. No i tym razem sobie troszeczkę pogadamy. Pewnie większość z was zauważyła, że na razie jest przerwa od filmów, ale to bardziej dlatego, że chciałem tu trochę przemyśleć sobie, jak to będzie trochę wyglądać, ponieważ wokół CIA już od jakiegoś czasu pojawia się dużo nieciekawych, oni robią dużo nieciekawych rzeczy, może w ten sposób to powiem. No i dużo osób to hejtuje. Nie chcę też, żebyście odebrali ten film, że ja ich bronię. Jest przerwa od filmów, z filmami wrócimy prawdopodobnie od weekendu albo następnego tygodnia. Natomiast chciałbym się wypowiedzieć to do paru tych akcji, które się właśnie wydarzały na przestrzeni tego czasu i to, jak CIA do tego podchodziło i teraz podchodzi. Mówię, ten film jest, żeby ich bronić. Nie będzie on długi. Zaznaczę tu kilka rzeczy, które mi się również nie podobają, tak samo jak i równo i wam. No ale są też rzeczy, które myślę, że niektórzy przeginają, albo wyobrażają sobie zbyt dużo, albo chcą zbyt dużo. To są też różne kwestie tego wszystkiego. W każdym razie o co chodzi? No wiadomo, jeżeli chodzi o Warhammera, bo głównie na tym będę się skupiał, reszta mnie tak rzeczy nie obchodzi, chociaż tutaj dotkniemy tematu trochę Hyenas, ponieważ zauważyłem ten post na grupie totalwar.org.pl. Nie będę się odnosił do osoby, która wstawiła ten post, bo myślę, że już troszeczkę odkleja ludzi, jak widzę komentarze też pod tym postem. Ale o co mniej więcej chodzi? Wiadomo. Uważam, że Warriors of Chaos był dobrym dodatkiem. Uważam, że Krasnoludy Chaosu były przekombinowanym dodatkiem. Natomiast uważam, że tam ilość kontentu była warta ceny, jaką płaciliśmy za dodatek. Myślę, że z tym możecie się ze mną zgodzić, bo wiadomo, nowa frakcja. Jeżeli chodzi o Warrior of Chaos, to mieliśmy jeszcze rework innych lordów, a lordów było czterech. No, natomiast Shadows of Change, tak? No, ostatni DLC w każdym bądź razie do Warhammera. No, klapa, tak? Cena za duża, ilość kontentu też nie była zadowalająca, no i przynajmniej też w mojej opinii. I chciałbym tutaj zaznaczyć, że to, że zostałem tym content creatorem, akurat jak Shadow of Change wyszło, to nie oznacza, żeby to jakoś ich specjalnie bronił, bo chyba swoje zdanie mogę wypowiadać. W każdym bądź razie, no jeżeli w Thrones of Decay nie zmienią tego, jak to zrobili w przypadku tego DLC-ka, który wyszedł teraz, no to będzie już totalna tragedia, jeżeli chodzi o Warhammera, przynajmniej i nie tylko w mojej opinii, ale przynajmniej w mojej, pewnie wiele osób też tak uważa, bo tam będą dwie frakcje, które będą takie, no są dosyć kultowe, tak? Krasnoludy Imperium są bardzo mocno rozpoznawalne. Imperium, z tego co wiem, statystykami jest chyba najbardziej grywalną frakcją, szczególnie kampania Karla Fransa. No ale trzeba być dobrej myśli, nie? Ja tak przynajmniej uważam, że trzeba po prostu dobrze o tym wszystkim myśleć, żeby to być może będzie lepiej. Ja mam taką nadzieję, oczywiście tam jakiś feedback swój czy też inni piszą na Discordzie, tak? Content Creatorzy czy tam partnerzy. W każdym bądź razie Faraoch również jest klapą, skoro jesteśmy przy Total Warach i ja nawet nie chciałem brać udziału nie chciałem brać udziału, żeby jakkolwiek ogrywać tą grę. Mi się czasy nie podobają, moim zdaniem to jest reskin Medievala 2. Reskin Medievala 2, który no, nie wyszedł najlepiej, jest w czasach egipskich, tak? Totalna klapa, cena też jest z kosmosu. Jeszcze jakby cena była przynajmniej połowę niższa za podstawkę, to być może jakiś to sens miało. No ale tak jak mówię, no jest wiele rzeczy złych. Tak samo patch 4.0, który wyszedł z DLC-kiem Shadows of Change, to no klapa, tak? Bugi, które były usunięte w patchu 3.1 powróciły. Wiadomo, wcześniej dostawaliśmy jeden hotfix, teraz dostaliśmy już trzy. Mam nadzieję, że w patchu 4.1, bo taki przed dodatkiem Thrones of Decay ma wyjść, bo tak jest napisane na roadmapie, tam naprawią te błędy i ta gra znowu wróci do stanu grywalności tak jakby optymalnego, czyli optymalny stan gry, nie chodzi o DLC i tak dalej, o content. No i w Thrones of Decay mimo wszystko jednak dostaniemy coś więcej. No i tutaj mamy post, który spostowała osoba, no nie chcę tutaj dawać nazwiska,
kiedyś już pokazywałem i źle się wypowiadam o tej osobie, tutaj sobie pozwolę tego nie robić, no ale mocno cię odkleiło, no i mamy tutaj, każdy może sobie to na tej grupie zobaczyć, mamy najpierw rozbijanie pełnych gier na niezliczone DLC-ki, potem podwyższanie ceny za podstawki i DLC, a teraz zwolnienia pracowników, co następne, bo widzę, że drogą Activision Blizzard. Uważam, że Creative Assembly jest dużo, no i Sony, bo to też tam jakoś spokrewnione, jest daleko do Activision Blizzarda, także tutaj bym tego nawet nie porównywał. Tam to, co się dzieje, to już jest wielkie koryto, którego nawet kurwa Hitler by już nie wyczyścił. Także tam się raczej tego odkopać nie da. Nie wiem, co oni by tam musieli zrobić, szczerze, tak ze swojego punktu, gdzie Warcrafta trzeciego kocham i ogólnie to uniwersum. Tak uważam, że tam jest totalna klapa. Tak tutaj uważam, że jeszcze jest to do odratowania. No, ponieważ Warhammer 1, Warhammer 2, bardzo dobre części gry, tam content, który prowadzili, był bardzo fajny. To, co robili, no w Trójce oczywiście trochę gorzej to wygląda. No i widać projektami takimi jak Hyenas czy Pharaoh, próbowali tak jakby kosztami z właśnie w mojej opinii, z dużej kosztami z Warhammera, zafundować sobie takie projekty jak Hyenas czy Pharaoh. Gdzie Pharaoh i tak jest budżetowy, także to jest takie sprzeginka, że o tym mówię. Albo chcą sobie dofinansować inne części gry i nie tylko ja o tym mówię. W każdym bądź razie mamy post, który w skrócie nam mówi, że ukrócają pracowników i anulują projekt Hyena. Moim zdaniem to jest dobry ruch, zamiast wydawać słabą grę, która moim zdaniem by nawet nie dorównała Paladinsom, o których i tak jest cicho i nikt ich nie zna. No to do Overwatcha i tak by było daleko, gdzie Overwatch i tak jest źle robiony. No i jest job losses, tak? No to jest raczej rzecz, która no po prostu następuje, czy to nie tylko w nich w firmie, ale pewnie w każdej. No oni to pewnie wypowiedzieli, bo rezygnują z Hyena i to jest powód, dla którego rezygnują. No ale jest tu również napisane, że będą chcieli ograniczać te straty w utracie pracy i będą wrzucać te osoby do innych części ich projektów. No mam nadzieję, że tutaj na przykład osoby, które zajmowały się od kodowania gry i tak dalej, będą przydzielone na przykład do działu Warhammera, żeby te wszystkie rzeczy oczywiście naprawiać, które no, no nie są najlepsze, nie? Czy tam te osoby, które tworzyły to jakby pod względem tego, co ma zabierać gra, to po prostu te siły będą rozdzielane gdzieś na te rzeczy, które są ważniejsze w chwili obecnej dla Creative Assembly. Mi się wydaje, że oni widzą, że mają nóż pod gardłem, dlatego rezygnują z tego moim zdaniem średniego projektu Hyenas. Moim zdaniem Pharaoh tak czy siak będzie i tutaj tego raczej nie zmienią, ale moim zdaniem też powinni przynajmniej sceny zejść, żeby pokazać, że im jednak zależy, że widzą, że to nie jest warte tej ceny. Moim zdaniem Pharaoh nie jest warty tej ceny i moim zdaniem oni też to powinni zauważyć, no ale to niestety w mojej mocy nie leży, aby to zmienić. Także jedynie mogę o tym powiedzieć. W każdym bądź razie, przechodząc do takiego meritum, chcą się skupić na rzeczach, które są ważniejsze i chcą się skupywać na tym quality, tak? Tak przynajmniej tutaj napisali i mi się wydaje, że po tym, co się dzieje właśnie głównie w Warhammerze trzecim, czy to, co się działo z Hyenas, tak? Bo tam opinie chyba też nie były najlepsze. No i Pharaoh też zbiera mieszane opinie na Steamie, a nawet jeszcze nie wyszedł, więc no tutaj muszą po prostu coś zrobić z tym. Myślę, że o tym wiedzą. Jeżeli będę wiedział coś więcej, jeżeli będę miał do tego informację, to oczywiście się z wami podzielę. Na chwilę obecną to mogę spekulować tak jak i wy. No i mogę po prostu być dobrej nadziei. Myślę, że my wszyscy powinniśmy być dobrej nadziei, że rozwój tej gry po prostu pójdzie do przodu. Czy to Warhammera, czy to też tych Warhammerów historycznych. No tutaj padają też komentarze, że no nie chcę ich przebijać, no nie fajne komentarze, takie już odklejone, typu co ma piernik do wiatraka, nie będę ich przytaczał, no ludziom już totalnie się odkleiło, no moim zdaniem, no już dalsze, to znaczy inaczej, to ma sens, że dalej ludzie nie będą kupować tych DLC-ków, ponieważ spadek graczy przy Shadows of Change był duży, a powinien być w piku przy wyjściu DLC-ka, tak jak było to na przykład w przypadku Chaos Dwarfów. No tutaj było na odwrót, to jest już w ogóle totalną klapą.
No i jedynie tym możemy działać. To szerszy film o tym nagrał już Legend of Total War. Myślę, że większość osób, która ogrywa Warhammera, czy to inne serie Total Wara, język angielski ogarnie, więc myślę, że tam możecie sobie to obejrzeć. Bardzo dobry materiał. On kilka takich filmów wydał, więc tam możecie sobie posłuchać. I też on mówi właśnie z takiego kąta bardziej neutralnego. Czyli jeżeli coś się źle jest źle, to będzie mówił o tym, że się źle jest źle. A jeżeli będzie się działo lepiej, to będzie mówił, że dzieje się lepiej i że coś jest dobre. Ja mam zamiar zrobić tak samo. No, musimy mieć nadzieję, że naprawią te bugfixy, odnoszę się tutaj do Warhammera, naprawią ilość kontentu, bądź też cenę za Thrones of Decay, chociaż myślę, że tutaj już powinni ilość kontentu ruszać, bo sceny raczej nie zajdą, no, przynajmniej tak mi się wydaje. No i popracować, jak już nie nad Paraochem, to nad innymi seriami Total War. No i tutaj pozwolę sobie przytoczyć, że w mojej opinii wydanie Mediwola 3 byłoby fajnym ruchem, bo ponieważ to jest gra, no jest klasykiem Total Warów. Ja też kiedyś bardzo dużo grywałem, jak nie miałem lepszego komputera. Oczywiście po odkryciu Warhammera, no to już był tylko Warhammer, ponieważ on ilość tego kontentu miał oczywiście większą i rozmaitość. W każdym bądź razie Medieval 3 by był fajny, dużo osób było zadowolonych, ale uważam, że lepszy skok na to, żeby to rozpromować, żeby to ludzie kupywali, żeby to ludzie ogrywali i dalej wspierali, byłby jakby gra powstała w trzech uniwersum. No i przynajmniej ja tak uważam. Jeden taki najpopularniejszy temat, do którego do Medievala 2, czy do innych części, tam chyba Thrones of Britannia, wychodzą bardzo ogromne modyfikacje, czyli Lothar, Bitwa o Śródziemie. Myślę, że jakby CA wykupiło prawa do tej gry i stworzyło taką grę, gdzie podstawę, no umówmy się, mniej więcej mają z Warhammera Fantasy, to myślę, żeby było to świetny ruch w ich stronę, jeżeli im zależy na pieniądzach, i myślę, że ludzie też by byli zadowoleni. Kolejne dwa uniwersum, myślę, że tak trochę mniej bardziej przeze mnie uważam za sukcesy, to myślę właśnie, że w świecie World of Warcraft ta strategia by była świetna i oczywiście ostatni również świat fantazy, znaczy może też nie do końca, ale bardziej świat fantazy, to jest świat Wiedźmina, tam też można bardzo dużo by z tego wycisnąć. No w każdym bądź razie, jeszcze raz powtórzę takie meritum, najlepszym ruchem będzie wspieranie przez nich tego, co teraz robią, czyli Warhammer, taki najświeższy, czy to ulepszanie tego Faraocha, jeżeli faktycznie będą się jego trzymać, chociaż uważam, że on już, że jeszcze nie wyszedł, to po samym trailerze na YouTubie stwierdziłem, że jest klapą i zamiaru nawet odpalić go nie mam. Kupywać nie nic. No uważam, że w Thrones of Decay jest ogromny potencjał i trzeba być dobrej myśli. I myślę, że do tego Thrones of Decay wszyscy powinniśmy poczekać. Mimo, że już trochę nas dowodzą jakiś czas, prawda? CA, to myślę, że jeszcze do tego Thrones of Decay musimy poczekać, bo tutaj właśnie mówię to Imperium i Krasnoludy, być może coś przełomowego tutaj zmienią, że jednak wrócimy na te lepsze tory rozwoju. W sensie oni wrócą, a my wtedy będziemy z tego bardziej zadowoleni. No i ode mnie taki krótki film. Nie chcę tutaj też hejtować za mocno. Nigdy nie prowadziłem firmy, czy to. No jakby to przytaczać, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Pewnie robią to w ich mocy, być może coś tam ich jakieś ambicje zjadły przy tych hajenas, czy tym faraoch, albo gdzieś się z tym zgubili, gdzieś tam wyżej ustawieni przez CIA, nie mam zielonego pojęcia. W każdym bądź razie mi się wydaje, że wiedzą, że muszą coś z tym zrobić, ale czy tak się stanie, to musimy poczekać. Poczekajmy do tego Thrones of Decay, w skrócie zobaczmy, czy coś się zmieni. No jeżeli nie, no to wtedy ja też będę raczej bardziej negatywny niż neutralny, bo teraz myślę, że staram się zachować neutralność i poczekać właśnie na jeszcze ten rozwój, bo uważam, że to właśnie Thrones of Decay będzie przełomowe dla w ogóle firmy CA, jeżeli o to chodzi, ponieważ to jest takie w miarę świeże, ten Warhammer 3 i te DLC-ki do niego, ten rozwój tej gry jest najświeższy. Ode mnie to wszystko, jeżeli się Wam podobało i więcej takich merytorycznych byście chcieli materiałów, to jeżeli nadarzy się okazja, to ja będę nagrywał. Łapa w górę, sub. W następnym tygodniu kończymy kampanię Ostanki i będziemy lecieć dalej z kampanią Nurgla i mam przygotowany już w zasadzie materiał, który dotyczy obrony mniejszych osad, także go też na kanał wrzucać będę. Ode mnie to wszystko. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że widzimy się w następnych materiałach. Cześć.